Cześć, jestem Tomek Godlewski, jestem szefem kuchni w restauracji Silk & Spicy. Jestem kibicem Legii Warszawa od 1 września 1983 roku, czyli od dnia, w którym się narodziłem. Pierwszy raz na meczu byłem w 1995 roku, jak miałem 12 lat, tata mnie zabrał na finał Pucharu Polski z GKS-em Katowice i od tamtej pory cały czas jestem z Legią związany. O, ja jestem z Targówka, tam u nas nie było możliwości kibicowania innemu zespołowi, nie było innej opcji, nie było innej możliwości i tak zostałem kibicem Legii, ale to każdy u nas na osiedlu był tym kibicem Legii. Kiedyś chodziłem normalnie, kupowałem karnety, no teraz tak się życie złożyło, że akurat robimy sushi tam na lożach Diamond i Gold i jadę tam już do pracy. Ale na szczęście mówiłem się tak, że będę mógł mecz sobie obejrzeć po wykonanej swojej pracy, bo to bez tego bym chyba nie przeżył. Od razu jak te pasy powstały na koszulkach Legii, postanowiłem, że takie coś wrzucimy też sobie na kitel u siebie w restauracji, ponieważ też chcemy być razem z Legią, też chcemy świętować jako restauracja, jako osoby tu pracujące chcemy świętować stulecie naszego ukochanego klubu. Jak zobaczyłem nowe koszulki, oczywiście następnego dnia już zrobiłem wyjazdową, to jest wyjazdowa, ta to nie jest zielona, ona jest oliwkowa, oliwkowy kolor, wojskowy, ale taki on z tego. Ha! To było tak, że Tomek Jarzębowski wtedy przychodził w promenadzie. Ja go zaczepiłem na tym. Oczywiście poznałem go jako piłkarza, zaczepiłem, zaprosiłem na sushi. I tak później po Tomku zaczęli przychodzić kolejni piłkarze. Tomek polecał sushi. Dzisiaj Tomek nie gra w Legii, ale Legię dalej ma w sercu. Polecał sushi i tak później coraz więcej. I tak do dzisiaj już myślę, że dużo, ale cały czas jakoś staram się jeszcze iść do przodu. Pierwszy tort sushi dla Marcina Komorowskiego zrobiłem. Nie wiedziałem, że to tak się aż rozwinie. Zrobiłem okrągły tort i sobie myślę, a wrzucę tam herb Legii. Zacząłem wycinać z tych nori ten herb Legii. I on fajnie wyszedł ten tort. I później już drugi tort, pamiętam, to już zrobiłem tak na spróbowanie, czy da się wrzucić na przykład jakąś twarz, tak jak jest na fladze. No i wrzuciłem twarz Kazimierza Dejny. Wyszło fantastycznie, więc jak już później mówię, jak już się udało to już się uda wszystko zrobić z tortami sushi. No i tak zacząłem robić te torty dla różnych piłkarzy, dla trenerów. Były, a jak Marcin Komorowski, to zaskoczony, jak jego twarz pierwszy raz wrzuciłem na tort. To on w ogóle nie wiedział, co się da takiego zrobić. No, udało się, no i później już tak sobie starałem wręczać piłkarzom. Tak se sam wybierałem piłkarzy, których chciałem uhonorować. Których chciałem uhonorować swoją sympatią, chciałem uhonorować tym, że dobrze grają, że poświęcają się dla Legii. To byli piłkarze, którzy przeważnie przychodzili do mnie na sushi. Tak? To z tych, co zrobiłem, może od trenerów, to z trenerów dostał Henning Berg, Maciej Skorża, jeszcze pamiętam, dostał tort sushi. Z piłkarzy to był Marcin Komorowski, Tomek Jarzębowski, to tam jeszcze Guilherme, Andrzej Duda, Kuba Rzeźniczak, kapitan, też dostał tort. A już nie pamiętam, kilka tych tortów było. Najtrudniejszy był dla prezesa, dla Bogusława Leśnodorskiego. Trudno było zrobić ten tort, ale wyszedł mi za pierwszym razem, co dziwo, nie spodziewałem się tego. Trudne torty były także dla Andrzeja Dudy, trudny tort był, bo tam trzeba było w tle trybuny zrobić i właśnie Andrzej jak stoi z Tomelką, z tym szalikiem, na przywitanie pierwszy dzień, jak wszedł do Legii, to źle tak zaczęła skandować jeszcze, dopiero co został zawodnikiem Legii. No i no to były trudne torty. Teraz już z tego prostokątu, którego sobie ulepiłem, będę wykrajał herb Legii Warszawa. Chyba najtrudniejsze w tym wszystkim, ale dobrze. Bez żadnego zarysu, tak? Bez! To już jest, tu mam zarys. Okay. To już się robi na oko.
co będę miał co na pewno wnukom opowiadać. No przecież nie na co dzień, na stulecie klubu ktoś robi sushi, tak? Tam dla wszystkich, dla kibiców zasiadających na trybunach VIP. Także to jest najfajniejsze, że to jest stulecie klubu. No tu mnie to na samą myśl jak już przechodzą, że te 100 lat i to jeszcze akurat jestem w tym stuleciu tak związany i tak blisko z tym klubem, tak? Że te stulecie nie przyjdzie to zachodu, będę cały czas 10. Jeszcze się wzmocnimy na zimę, podejrzewam, na pewno coś będzie i na te stulecie nie wyobrażam sobie, żebyśmy tego mistrzostwa nie zdobyli. Na pewno zdobędziemy. Wierzę w to 100%. Wszystko piłka nożna, sushi, Legia Warszawa. To są moje trzy rzeczy, które robię praktycznie właśnie z tej godziny na dobę.